Dobra, więc zaczynamy sobie od run. Predator. Predator został usunięty. Czy znacie ten moment, kiedy myślicie sobie: ach, kurczę, ale bym sobie wziął Predatora, a teraz nie będziecie mogli tego zrobić. Nie, nie znacie tego momentu, bo tak powiedział nikt nigdy. Nikt nie gra tej runy, to była martwa runa. Więc ogólnie wydaje mi się, że to jest taka zmiana typu nie ma zmiany, dlatego że nikt tego nie grał, więc usunięcie tego nic nie zmienia, bo nikomu nie będzie tego brakować. Jestem też zdania, że lepiej jest, kiedy to zostało usunięte, niż gdyby to buffowali, bo jak Predator był silny, to dużo zmieniał grę. Na przykład ganki, które nie powinny działać, nagle zaczynały działać, bo ktoś z Predatorem wbiegał, przekraczał pewien dystans, którego normalnie by nie mógł przekroczyć i skracał ten dystans w tempie, gdzie to zmieniało bardzo mocno to, jak się pozycjonujesz na linii, jak grasz wave management. Więc ogólnie spoko zmiana. Predator do wyjebania. Hail of Blades. Okej. Czyli słabsze dla postaci range. Co oczywiście jest nerfem na chociażby AD Carry na supporcie. Postacie typu AD Carry, które grają supporta, typu jakieś Ashki, czy nie wiem, Kalista na supporcie, inne tego typu pomysły. No dobra. Ciężko oceniać zmianę bez znania całego patcha. Zobaczmy dalej. To jest Ingenious, tak? Czyli to jest na wardy, znaczy na trinkety i na itemy. Zostało to usunięte. W sumie nie wiem, czemu to usuwać. Może Riot ma ciężko balansować niektóre aktywne itemy, przez to, że możesz sobie tym skracać ich cooldowny i robić jakieś combo. Usunęli to, usunęli. Sudden Impact. Okej, wcześniej dawało Lethality i Magic Pen, a teraz jest tak. Ataki podstawowe zadające obrażenia oraz obrażenia od umiejętności zadają coś tam dodatkowych obrażeń nieuchronnych. Aha, czyli jest tutaj True Damage, ale nadal ma to synergię z użyciem dasha, blinka, no po prostu przemieszczeniem się. No dobra, w sumie nie wiem, jak to wychodzi matematycznie, czy ten damage jest większy niż to, co oferowały te statystyki dodatkowe. W każdym razie ciężej jest stakować Lethality na przykład, tak? Bo to też wliczało się w stakowanie Lethality na postaciach typu Lethality. No dobra, to nie jest aż tak duża zmiana, zobaczmy dalej. No to w ogóle mi ciężko sobie wyobrazić, na ile to jest plus, minus, w sensie jakby 10 sekund cooldownu to jest całkiem sporo. To znaczy, że prokujesz to raz podczas combo. Nawet jak jesteś postacią, która ma dużo daszy, to prokujesz to raz. Więc no nie wiem, to trzeba by liczyć. Hunter. Nerf na tę runę, że nie daje bazowo 5 jednostek. Kolejna dziwna rzecz, w sensie nie wiem po co ten nerf. Ta runa nie była jakaś bardzo silna, ale znaczy ta runa była spoko. Na niektórych postaciach, zwłaszcza na dżungli, albo na postaciach, które roamują bardzo mocno, biegają po mapie, to w sumie spoko była ta runa. Ale problem jest taki, że w ogóle te runy są mocne, nie? Jak masz Ultimate Huntera, no to on dużo daje. Ten, który daje Golda, Treasure, tak? Treasure Huntera, to też był mocny. W sumie, jak dużo kupowałeś aktywek, to ten usunięty też był spoko. Więc właściwie ta runa taka trochę była wyparta przez inne runy, a jeszcze ją znerfili. Niepotrzebna zmiana tak naprawdę. Na razie te zmiany czerwonego drzewka są dosyć dziwaczne. Zobaczmy dalej. Lethal Tempo, usunięte, okej. Okay. Słyszałem o tym, że to będzie usunięte. No zobaczymy, bo zmieniają w ogóle system itemów na AD Carry. Więc tutaj zobaczmy dopiero pod koniec, jak to łącznie wyjdzie. Press the Attack, zobacz na czat na chwilę. Tak, dopiero zacząłem, tylko lecę nie po kolei. Dobra, już wybacz na czat. Press the Attack, co się zmienia? Teraz trafienie wrogiego bohatera trzema podstawowymi atakami z rzędu zada 40 do coś tam dodatkowych, tyle samo zada. A, czyli różnica jest taka, że to nie jest na jakiś czas, tylko że jak go hitujesz cały czas, to cały czas masz te 8 punktów procentowych dodatkowych obrażeń. No dobra, czyli jest to buff dla tej runy, dla kogoś, kto cały czas... Ale chwila. Przez ciebie obrażenia zadawane, czyli to nie działa już na wszystkie źródła damage'a, które wchodzą w gościa. Czyli ta runa jest bardziej skierowana do AD Carry, którzy autoatakują cały czas jeden target, a nie na przykład do jakiegoś bruzera, który sprokowałby to na kilku hitach, a potem jego team bije więcej dany target. Bo często na przykład ta runa... No często może nie, ale co jakiś czas ta runa była też na bruzerach grana i taki bruzer sobie na przykład to sprokuje i potem jego team dokończa robotę, a tutaj to jest tylko teraz przez tego, który sprokował, jest ten damage zwiększony. No dobra, czyli to jest teraz runa dla AD Carry jeszcze bardziej, tak, niż była. Overheal, usunięty z gry. No to jest zmiana, która może być odczuwalna, bo w niektórych buildach overheal dawał bardzo dużo w late game'ie. Jak już miałeś kilka itemów, że się dużo leczyłeś, miałeś lifesteal, no to ten overheal dawał trochę HP bonusowego i to przede wszystkim się odnawiało, nie? Jakby ten cap HP był wyższy. No to może mieć znaczenie. No zobaczmy, co jest za overheala. Zabicie celu przywraca 2 do 17 zdrowia. To jest za overheala, rozumiem. Czyli, że jak zabijasz minion, to się z nich leczysz. Ile to wychodzi? Bo to, zakładam, się skaluje z levelem, tak? To się chyba skaluje z levelem, obstawiam. Więc załóżmy, że gdzieś później dostajesz 5 HP. No gdzieś tam na laning phase, nie wiem, na levelu 3, 4 dostajesz, no nawet załóżmy, 4 HP dostajesz. To sobie dobijesz kilka minionów i masz 20 HP z wave'a. Jak zmisowałeś jakiegoś miniona. 20 HP z wave'a. To jest dużo. To znaczy, że przez laning phase, to znaczy, że lejnując sobie tak po prostu, nawet w początkowym etapie, łatwo z tego dostać 200-300 HP. Tak po prostu. Czyli masz sustain. Czyli ta runa jest na pewno grywalna. Później, bo jak dostajesz 15, nie wiem, zabijesz midwave cały, no to ci podskoczyło HP o tam, nie wiem, zaokrągleniu stówkę. Ale ta runa jest grywalna, to na pewno, ta runa jest grywalna. Tenacity. Usunięte. To jest bardzo znaczące dla gry, bardzo, bardzo. Jeżeli nie ma jakiegoś nowego źródła Tenacity, to, że masz generalnie mniejszy dostęp do Tenacity, jest bardzo, bardzo istotne, bardzo znaczące. No i to sprawia, że właściwie każdy cecek dostaje buffa. No dobra, zobaczymy, jak tam będzie z nowymi źródłami Tenacity, bo jeżeli Riot po prostu zmniejsza ilość Tenacity, to bardzo mocno zmienia to
siłę czempionów i tak dalej, nie? Więc to jest bardzo duże. A w zamian za Tenacity mamy nową runę, która działa, zakładam, tak samo. Czyli stakujesz się i dostajesz na stakach maksymalnych 15... Nie, chwila. Tak, Ability Haste dostajesz. Maksymalnie 15 jednostek przy maksymalnej liczbie... Okej, czyli 15 Ability Haste'a. Takie se? Znaczy, masz 15, na przykład ta runa niebieska daje ci 10 na którymś tam levelu. Znaczy, potem pierwsze daje 5, a potem daje 10 i jeszcze coś robi. Takie se, tak szczerze. Znaczy, wiadomo, że są postacie, które jak wezmą to drzewko, to nie chcą ani Attack Speed'a, ani Lifesteal'a, więc wezmą tę runę, ale nie jest to mocarna runa. Nie jest to mocarna runa. Nie jest to, dobra. Zobaczmy sobie dalej. Dobra, jak się ta runa zmienia? Od razu chcę przeczytać, jaka jest nowa. Znaczy, czy co nowo robi. Ja pamiętam, co robi stara. Dodajesz obrażenia zwiększone o 8% z wyjątkiem obrażeń nieuchronnych bohaterom, którzy mają powyżej... Aha, czyli to działa tak jak przeciwieństwo Coup de Gras, tak? Czyli przeciwieństwo tamtej drugiej runy. Okej, okay, słaba runa. Raczej słaba runa. W sensie, no wiadomo, grywalna, możesz sobie wziąć i coś tam robi, ale nie jest jakaś wybitna, nic takiego szczególnego się tu nie dzieje. Footwork. Mniejsze leczenie, co jest ciekawe, bo leczenie i tak było bardzo małe. Bardzo małe było. I czas działania movement speeda troszkę większy. Okej, okay, aż tak dużo to nie zmienia, ale ja mam wrażenie, że te zmiany są niepotrzebne jak do tej pory. Jakby, nie wiem co, no okej, okay, letal tempo było problematyczne i może mieć związek z nowym systemem itemów na AD Carry, bo ma być, to wiem. Ale tak poza tym jakieś takie, te zmiany są takie, a zróbmy coś, nie wiem, jakieś niepotrzebne są te zmiany według mnie. Na razie też, no dobra, zobaczymy wszystko. Potem sobie przejrzę w ogóle drzewkami te runy. Przejrzę sobie drzewkami runy. Font of Life. Spowolnienie lub, czy jak teraz działa, już od razu przechodzę do tego. Znaczy tak, cecek na przeciwnika leczy ciebie i twojego sojusznika z najniższym poziomem zdrowia o... Okej, czyli działa podobnie, tylko wcześniej było tak, że nakładałeś staka, który jak ktoś rozbił, to wtedy dostawał, ale teraz to się nie skaluje chyba z twoim... Tak, to się nie skaluje z twoim max HP, tylko to jest wartość flat. Okej, czyli jakby... No jest to trochę lepsza runa teraz, tak? Z tego co rozumiem, bo... Czy jest lepsza na supportów? Bo wydaje mi się, że to będzie wychodzić lepiej, czyli że leczysz więcej. Chociaż to jest 20 sekund cooldownu teraz, nie wiem. To znowu, to jest trochę tak jak... Nie, dobra, jednak nie wiem. Bo to jest trochę tak jak ten sudden impact, nie? Że to trzeba by było jakoś policzyć, w jakim scenariuszu to wychodzi więcej i mniej. Ale znowu, runa jest bardzo podobna jak była. Taka zmiana... No taka zmiana, żeby była zmiana. Dobra, inspiracja. Drzewka inne są. Okej, okay, teraz są inne rozłożenie drzewek. Future Market usunięty. Okej, okay, to jest runa, której może być brakować niektórym postaciom. To jest runa, która była użyteczna rzeczywiście. Jak ktoś potrzebował bardzo konkretnych spajków i te spajki dawały bardzo, bardzo dużo. Jeszcze więcej niż na innych czempionach, bo oczywiście każdemu spike daje dużo. Tak na tym polega. Ale ogólnie myślę, że ta runa to jest runa, której będzie brakować. Chyba to jest poza usunięciem Tenacity kolejna zmiana, która jest istotna. Zwrot gotówki, czyli jakaś nowa runa. Zyskujesz 6% złota przy zakupie legendarnego przedmiotu. Okej, okay, czyli jak kupujesz na przykład item, który daje ci 3000, znaczy kosztuje 3000, to dostajesz 180, tak? Dobrze liczę. To jest bardzo słabe. To się wydaje bardzo, bardzo słabe. Bo to znaczy, że... Dobra, zobaczę sobie to drzewko potem, ale to się wydaje bardzo słabe. Żeby to dało dużo golda, to musi być późno w grze i wtedy te wartości golda nie są takie duże. Minion Dummy Pyralizer. Usunięty. Okej, okay, nie lubię. To jest pierwsza zmiana, która bardzo mi się nie podoba, bo uważam, że ta runa jest wyjątkowo skillowa. W sensie ona naprawia wave clear wielu czempionom, że na przykład łatwiej jest one-shotować tylnie creepy, kiedy użyjesz to kilka razy na tylnych creepach. To też sprawia, że jak one-shotujesz kanona, to niektóre postacie są w stanie znaleźć timer na roam, ale więc było dużo użyć tego Demi Pyralizera. I wydaje mi się, że ta runa była bardzo, 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 bardzo skillowa i nie wiem, dlaczego to jest usunięte. Według mnie ta runa była świetna. Tak naprawdę jedyny kłopot z tą runą był na supporcie, gdzie support mógł one-shotować kanona i przepuszować. I drugi support też musiał to grać, żeby to zmeczować, bo inaczej wave management było cięższe. Ale ogólnie uważam, że ta runa była bardzo skillowa i bardzo będzie brakować jej w grze. Znaczy, bardzo brakować. No, nie wiem po co to robić. Nie podoba mi się. Pierwsza zmiana, która jest dla mnie bardzo na minus, tak jednoznacznie na minus. Spec od wszystkiego. Okej, okay. Spec od wszystkiego. Na każdą unikalną statystykę zakupioną przez ciebie przedmiotów otrzymujesz kumulującą się premię. Na każdy ładunek otrzymujesz 1%, znaczy jedną jednostkę Ability Haste'a. Okej, czyli rozumiem, że jak kupujesz różne statystyki typu Armor, Magic Resisty, AD, AP, tego typu rzeczy, to dostajesz inne statystyki. Na pewno są czempiony, które nie będą miały żadnego problemu, żeby to stakować, ponieważ na przykład jak grasz bruzerem, no to kupujesz sobie, nie wiem, Trinity, jakiś item po tanka, jakiś item bruzerowaty, jeszcze inny i nagle masz HP, AD, Ability Haste, Attack Speed, Armor, Magic Resisty, HP, więc ogólnie nie ma problemu, żeby to stakować, ale to nie za wiele daje. To wydaje się bardzo mało dawać. Z jakiej racji miałbym to zagrać, zamiast zagrać na przykład Gathering Storm, który mi po prostu daje AD albo AP z czasem gry, bezwarunkowo. Znaczy warunkiem jest czas gry, a tutaj warunkiem jest to, że kuje przedmiot. No okej, to daje też Ability Haste. Nie wiem, myślę, że to jest dziwna runa. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś mocarne. Znowu, takie zmiany, żeby były zmiany. Kto wymyślał te runy? W sensie, to jest ciekawa runa? To jest ciekawa runa? Czy nie wiem, dziwne są te runy. Okej, okay. Time Warp Tonic. Kolejna runa, która jest martwa, ale jej nie usunęli. Usunięto dodatkową prędkość ruchu podczas działania mixtur, ale teraz troszkę więcej leczy cię na wejściu. Okej, okay. To jest najgorsza runa w grze, bo ona właściwie ci nic nie daje. Twoje potki cię leczą tyle samo, co leczyły wcześniej. Nie dostajesz już movement speeda. No co robi ta
ta runa. Tylko to, że ta potka jakby szybciej cię leczy. Okej, to wydaje mi się, że to jest najgorsza runa w grze i ona będzie martwa i to jest runa, którą Riot powinien usunąć, jeżeli nie wie, co z nią zrobić. To jest kompletnie bezużyteczna runa. Okej, First Strike. Dostajesz 15 golda plus 4% zadawanych obrażeń. Okej, czyli z tego, co mi się wydaje, znaczy na pewno tak jest, tylko nie wiem, jak to matematycznie wychodzi, to jakiś szpec matematyczny musiałby policzyć, ale jeżeli połkujesz przeciwnika często to prokując, no to dostajesz 10 golda więcej. Ale jeżeli robisz bursta, dostajesz na berście dużo mniej, prawda? Bo jest mniejsze skalowanie z tym, ile zadasz damage'a. Czyli postać, która połkuje, często prokuje to, no to dostaje tutaj te 10 golda za każdym prokiem. Ale postać typu, nie wiem, asasyn, który wyskakuje na ciebie i ci zadaje bardzo dużo damage'a naraz, dostaje mniej golda z tej runy. Ogólnie myślę, że to jest spoko zmiana, ale nie wiem, czy nie przesadzili, bo 4 dużo mniej. Dziwne. I to już są zmiany w Aramie, tak? Okej. Dobra. Ja chcę zobaczyć sobie runy. Tak, o tutaj. Coś takiego zobaczyć. Teraz tak, mamy to drzewko. No dobra, mamy to drzewko. Ta runa nie jest imponująca. Jeszcze ją nerfili. Ta runa też nie jest imponująca. Jeżeli jakiś champion chciałby grać manę w runach, bo brakuje mu many, to najczęściej gra albo mana flowbanda, albo gra ciastka, które też dają perma manę. Więc ogólnie te dwie runy nie są imponujące. I ta runa jest okej. Okay. Jestem przekonany, że ta runa jest bardzo grywalna. Ale nie jest jakaś... Też nie jest tak, aż taka bardzo imponująca. I tak naprawdę największym plusem żółtego drzewka było Tenacity. A teraz jest tutaj haste. No okej, niektóre czempiony też uzupełniały sobie lifesteala. Ale ten też dostał nerfa jakiś czas temu. Tak szczerze, to drzewko nie było jakieś imponujące jeszcze. I teraz ta runa jest słabsza niż była, prawda? Czekajcie. Ta runa teraz działa jak ta runa, tylko jest inny warunek. Tak, jest taki sam zwiększony damage, tylko jest warunek inny. No, ta runa jest niezła na niektórych czempionach, bo ona faktycznie jak ktoś spada na low, jest w stanie dać no, dużo damage'a. Ta runa jest okej nawet. Ale nie wiem, takie średnie są te runy. Wydaje mi się, że to drzewko jest słabsze, bo wcześniej było tak, że brało się to drzewko, żeby mieć lethal tempo, którego teraz nie ma. Brało się to drzewko, żeby mieć Conquerora na bruzerze. Conqueror jest bardzo silny i nie dostał zmian, więc graliśmy to na Keystone'a, ale zauważcie, jak bardzo rzadko była sytuacja, że ktoś brał to drzewko w drugim drzewku, czyli bez Keystone'a. To drzewko żółte, jako drugorzędne drzewko, było bardzo, bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie. No bo tutaj nic nie ma. Tutaj tylko dla Tenacity mógłbyś grać drugie drzewko, tak naprawdę. Czasami na przykład ktoś mógł brać to plus coś tam, no coś tam dało się niby w tym zagrać, ale tak naprawdę tylko dla Tenacity grało się żółte drzewko w drugim tak masowo, że to było częste. Bo znajdą się przykłady na przykład Azira, który w pierwszym drzewku może zagrać coś innego, a w drugim drzewku brał sobie to plus attack speed, na przykład. Taki przykład mi przyszedł do głowy, ale ogólnie to drzewko nie powala aktualnie, tak myślę. Ta runa jest niezła, ta runa też jest grywalna. Wiadomo, że posiadanie lifesteala czy attack speedu jest ok, ale nie wiem, jest takie, to drzewko jest ogólnie gorsze. Dobra, zobaczmy drugie, to drzewko teraz. Tak, nie ma predatora, nikt by tego nie zauważył, więc spoko. To jest inne i nie jestem pewny, czy to jest na plus, czy na minus. Ciężko powiedzieć, to trzeba by liczyć. Nie ma tego pod itemy, czyli niektóre buildy, które stakują aktywne itemy, są troszkę słabsze. W ogóle ten wybór ostatni stał się mniej atrakcyjny, bo to jest znerfione jakiś czas temu, to jest znerfione teraz, chociaż nikt nie pytał o tego nerfa, bo to nie ma znaczenia. Jeżeli nie jesteś dobrym użytkownikiem Ultimate Huntera i nie potrzebujesz Ultimate Huntera, to w sumie masz do wyboru dosyć średnie runy. Znaczy ta jest taka, że no dobra, tę runę każdy champion może wziąć i ona coś zrobi. Ale znowu, czy bierzesz to w drugim drzewku na przykład? Jak grasz Ultimate Huntera, tak, nie? Dużo postaci by nawet w drugim drzewku to brało. Ta Ultimate Huntera, ale tak ogólnie te runy są średnie. Z tych masz małe value, to jest zależne od tego, czy ci gra wychodzi, że szybko to nastakujesz. A jak to nastakujesz szybko, to znaczy, że i tak gra jest niezła. Bo to znaczy, że pada dużo ci, no dużo wpada ci i tak holda, skilli i asyst, prawda? Więc w sumie to drzewko też jest słabsze. Może po prostu runy będą słabsze w takim razie. To jest troszkę znerfione, ale w taki sposób w miarę mądry, czyli że ręcz czempiony tego nie używają aż tak dobrze. No okej, piorun dalej będzie silny na wielu postaciach, więc okej, dobra. To drzewko też jest takie średnie, gorsze. To drzewko zostało chyba nieruszone, prawda? Jest zmiana na to drzewko? Wydaje mi się, że nie ma zmiany na to drzewko. Nie, chyba nie ma. No, a to drzewko jest ogólnie mocne. Znaczy, ta runa jest useless, mogliby ją wyjebać, ale tak ogólnie to drzewko jest spoko. Przede wszystkim Mana Flowband jest chyba najlepiej zbalansowaną runą. W ogóle jest tak, jakbym miał powiedzieć, że coś w LoL jest zbalansowane, to bym powiedział, że Mana Flow jest zbalansowany, bo on chyba nie dostawał żadnego buffa ani nerfa od kiedy wyszedł. Bardzo dużo postaci to gra, bardzo dużo postaci jest to przydatne, ale chyba nikt by nie powiedział, że to jest OP runa. To nie jest OP runa, to uzupełnia jakiś brak na czempionie. To jest taka runa typu fajny dodatek. Jest bardzo zbalansowana, nie? Jest bardzo użyteczna, a jednocześnie no nie jest tak, że zaburza jakoś grę, że jest OP. Więc Mana Flow jest silny, Gimbus Cloak jest bardzo silny czasami, a na niektórych postaciach. O, to jest na przykład fajna runa, która daje Ability Haste. I teraz pytanie brzmi, po co ja mam grać tę runę żółtą, stakującą Ability Haste, jak tutaj też mam 10 Ability Haste'a i jeszcze mam ten po 11 levelu na killach efekt. Tam mam 15 Ability Haste'a. Tu mam 10 plus efekt. No ta runa jest ponerfiona, bo jakby dali jej więcej procentowo movement speedu, to by była za silna. Ta runa jest czasami spoko. Nie wiem, to drzewko zostało nietknięte. Scorch jest bardzo silny na niektórych postaciach.
postaciach, które prokują często na linii. Mocno dociskasz matchup ze Scorchem. Gathering Storm. I właśnie, kolejna sprawa. Gathering Storm jest w grze. Po co ja miałbym? I Gathering Storm daje tak, 24 AP i 14 AD po 20 minucie. Po co ja bym miał grać tę runę, która mi daje zakupione statystyki? O to. Po co ja to miałbym grać, żeby dostać to przy 10 ładunkach? W 10 ładunkach dostaję 25 Adaptive Force'a. No okej, dostaję jeszcze Ability Haste. Okej, ale tutaj mam warunek, który muszę spełnić. Żeby go spełnić, potrzebuję 3 itemów prawdopodobnie, tak? Tak, to rozumiem. Po co mam grać tę runę? No takie dziwne są te runy nowe. Dobra, zobaczmy tutaj. Tu się mało zmieniło, prawda? Tu się zmienia ta runa. To nie wiem, jak to policzyć. Ta runa jest bezużyteczna. No zielone drzewko jest chyba najczęściej wybieranym drzewkiem jako drugie drzewko obok inspiracji. Czyli zielone drzewko i inspiracja to były do tej pory najczęściej wybierane drugorzędne drzewka. Czyli w tych drzewkach nie chodzi o keystone'y, tylko mają dobre opcje te małe. A mianowicie bardzo zajebisty jest second wind na wiele matchupów, melee versus range w szczególności, ale też bond plating jest zajebistą runą. No i też to, jak dołożysz, to coś tam robi zawsze, nie? Więc ogólnie, ale głównie chodzi o te dwa wybory. Te dwa wybory są zajebiste. Więc to jest najczęściej grane drzewko, jeżeli chodzi o drugorzędne albo inspiracja, tak myślę. Na oko. Nie przywołuję statystyk, ja to mówię na oko. Ponieważ mnie interesuje tak naprawdę wysoki poziom gry i poprawne wybory, a nie co kto wybiera na poziomie statystyk. Nie interesuje mnie, co kto wybiera, tylko co kto powinien wybierać. To jest lepsze. Więc ogólnie to jest, te dwie runy to są najlepsze małe runy prawdopodobnie. No okej, okay, to prawie nie zostało nietknięte, podobnie jak niebieskie. I tu się najwięcej zmienia. No tak, to jest słabsze, to jest nieruszone. Okej, okay, i teraz tak, zmieniono ustawienie tych rzędów. I teraz tym bardziej, jaki jest powód, żeby zagrać to, kiedy masz obok buty? Jak kupisz legendarny item za 3000 golda, to według mojej szybkiej matematyki dostajesz z tego 180 golda zwrotu. Ale to zakłada, że ty już masz tego spajka, już go kupiłeś. Więc dostajesz ten gold nie po to, żeby dostać szybciej tego spajka albo zabezpieczyć go, tylko wtedy, kiedy już go masz. Więc ta runa jest gorsza niż Future Market był. Ta runa jest gorsza niż Future Market. Jednocześnie ta runa stoi obok butów, a buty ci dają 300 golda w pewnym sensie, no bo jeżeli byś nie miał tej runy, to i tak byś kupił buty za 300 golda. I jeszcze buty dają ci 10 movement speeda, który jest statystyką, do której jest w LoLu ciężki dostęp, a jest bardzo wartościowa. Więc nie widzę żadnego naprawdę powodu, żeby to grać. Ta runa jest naprawdę słaba. Znaczy, okej, okay, jeżeli ktoś nie używa dobrze tej runy i ktoś bardzo chce kupić buty przed tą minutą 12 czy 10, jeżeli siądą ci jakieś kile, to wtedy może to brać na zasadzie od biedy. Ale to musi zakładać, że ten ktoś gra też te runy u góry, bo jako drugie drzewko nie ma opcji, że to bierzesz. Więc ani to nie jest dobre na drugie drzewko. Nikt by tego nie wybrał ponad inne runy, które można wybrać w drugim drzewku. Czyli zakładamy, że ktoś na przykład potrzebuje first strike'a, znaczy nie używa dobrze tego, nie chce kupować butów późno z tego, że, znaczy kupować, dostawać butów z tego i bierze to. To jest tak nierealistyczne, naprawdę. To jest tak słaba runa. Jeszcze kiedy stoi obok butów, które są bardzo stabilną runą i są bardzo uniwersalne. Więc ogólnie ta runa jest bardzo słaba. To jest najgorsza runa w grze, chyba, bo ona naprawdę nic nie robi. I jeszcze stawiasz ją obok dwóch run, które są zajebiste. Bo ciastka uzupełniają ci mana pool na wielu postaciach i są spoko, a ta runa jest naprawdę dobra na niektórych postaciach. No, głównie na tych, które mają duże value skill pointa. Czyli tych, które dostają sporo z levelowaniem swoich speli. Na przykład to jest runa, która dała buffa Sylasowi. Bo Sylas, jak sobie zobaczycie, ile daje maksowanie speli Sylasowi, to wszystkie trzy spele, jak dodajesz w nie punkty, dostają giga dużo. Więc na przykład ta runa zbuffowała Sylasa. Ta runa zbuffowała Ari. Bo na przykład Ari maksuje Q, ale maksowanie W też dużo daje, ale jak masz dodatkowy punkt charma, to charm jest dłuższy. Więc na przykład Ari ma zajebiste użycie z tej runy. Też. Bo ona ma wszystkie trzy spele tak naprawdę, maksowanie daje dużo, więc przyspieszenie siebie o jednego skill pointa jest bardzo wartościowe. Tak samo Sylas, Ari, to są tylko przykłady. Ale ta runa jest naprawdę dobra. I swoją drogą teraz nie można wziąć jej i ciastek. Jej i ciastek nie można naraz wziąć. Co jest nerfem na to drzewko również. Tu mamy Cosmic Insight, które ma stabilne value i to jest bardzo spoko runa. To jest taka runa, która znowu jest zbalansowana, nie? Chociaż na przykład przez to, że istnieje Cosmic Insight i buty na CDR mają lub miały, bo to jeszcze nie widziałem tam zmiany itemów, co tam się teraz będzie działo, to na przykład cooldown na TPK moim zdaniem, Unleashed TPK, jest za krótki, przez co TPK jest na każdym obiektywie, przez co gra jest mniej skillowa, bo kiedyś, bo ciężej jest w ogóle wymusić TPK i potem na przykład brać coś z mapy. Ale ogólnie ta runa jest spoko zbalansowana, ta runa jest dobra na niektórych postaciach, jest sytuacyjna, jest grywalna i tu jest ta runa. I ja nie wiem po co to, znaczy, no znowu, i grasz tę runę, kiedy możesz sobie dostać po prostu to, kiedy możesz dostać summoner spele, cooldown? Bardzo dziwne są te zmiany run. Moim zdaniem bardzo dziwne są te zmiany run. Ogólnie nie podobają mi się te zmiany run i trochę nie widzę ich sensu. Jakby, mam wrażenie, czytając te zmiany run, jakby one były nie wiemy co zrobić w większości przypadków. Jakby Riot powiedział tymi zmianami, nie wiemy co zrobić z runami. Jakby coś tam pozmieniajmy, bo tak właściwie to pytał. Gdzie był problem w runach? Lethal Tempo, rozumiem. Może to mieć związek z systemem itemów nowych i to jest okej. Okay. Tenacity, zobaczymy czy będzie więcej Tenacity w itemach. Ale ogólnie to drzewko jest gorsze trochę, bo najbardziej atrakcyjną runą było Tenacity. Aczkolwiek to drzewko no na pewno nie jest useless. No,
ma kilka spoko opcji, ale no tenacity było najważniejsze w tym drzewie. Bardzo często jakiś bruiser, który brał Conquerora albo jakiś fighter, nie wiem jak nazwać tę klasę, bo to dużo można by powiedzieć, no jakieś tam Yone, Yasuo, Tryndamury, ale też Jax na przykład z Lethal Tempo, czy inne takie postacie brały też sobie tenacity. Więc w sumie tutaj mamy nerfa tego drzewka. Mamy nerfa tego drzewka z ostatniego rzędu. Predatora akurat nikt nie zauważy braku. Mamy zero zmian w tym drzewku, które jest całkiem spoko, w sensie jest mocne. Mamy jedną, chyba mało znaczącą zmianę w tym drzewku, a to drzewko ma najsilniejsze te dwie runy, małe runy. One są najsilniejsze. One najbardziej zmieniają matchupy w tym sensie. One najbardziej zmieniają matchupy, przebieg matchupów i trade'ów w danych matchupach. I to jest najdziwniejsza ta runa. To drzewko jest najdziwniejsze. Nie podoba mi się to. Po pierwsze, minion Dematerializer był zajebiście skillowy i bardzo mi się nie podoba, że nie ma minion Dematerializera. I Riot będzie musiał wprowadzić też szereg zmian na postaciach prawdopodobnie, bo dużo postaci, biorąc Dematerializera, zwiększało sobie wave clear w taki sposób, że dawało to kilka razy na tylnie creepy i w ten sposób one-shotowało tylnie creepy ze swojego main spella. A teraz te postacie będą zostawiać te tylnie creepy prędzej na małym HP, co jest bardzo niewygodne, co jest problemem albo do rozwiązania w buildzie takiej postaci, ewentualnie, ale to jest ciężkie, bo zazwyczaj te postacie po prostu nie mogą na tak wczesnym etapie gry jakoś zmieniać swojego builda, albo Riot musi coś zmienić w tych postaciach. Ogólnie nie wiem, nie podoba mi się brak Dematerializera, a jednocześnie ta runa jest chyba najbardziej useless runą w grze. Ona nic kompletnie nie robi. No to drzewko jest... No dobra, rozumiem na przykład, że nie chcieli tenacity. Może będą jakoś łatwiej mieli balansować itemy, które dają tenacity, albo może będą mieli łatwiej balansować ceceki, kiedy nie ma w LoLu tenacity aż tak dużo, jeżeli by nie dodali tenacity na itemach, nie? Więc rozumiem tę zmianę jakoś tam. Tutaj spoko, ale to drzewko to jest, nie wiem, to drzewko jest takie powalone. To jest słaba runa. Jeszcze obok mając buty, które są bardzo stabilne. To jest słaba runa. Słaba w znaczeniu nie, że useless. Słaba w znaczeniu, że nie powala. W sensie, po co to grać? No takie... Może zagrać, ale właściwie nic to większego nie robi. A ta runa jest bardzo stabilna. Bardzo dobre value ma. Ta runa też ma bardzo dobre value. Te dwie są takie sobie. To jest najgorsza runa w grze. Brakuje Dematerializera. Nie możesz wybrać tego plus ciastek w jednym wyborze, co może być w sumie nawet okej. Okay. Dziwne te zmiany run są. Raczej powiedziałbym, że jakbym miał już je podsumować, bo skończmy już na tych runach i przejdźmy dalej. Jakbym miał podsumować, powiedziałbym, że te zmiany run w większości wydają się bardzo niepotrzebne i niezrozumiałe dla mnie. To znaczy, to jest tak, jakby ktoś usiadł i stwierdził, zmieńmy coś. A co zmieńmy? No w sumie nie wiadomo. To coś tam pozmieniajmy, nie? Nie wiadomo, o co chodzi za bardzo, kto to projektował. No ale dobra, przejdźmy dalej.